Za nami turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Żarów, którego organizatorem byli TKKF Chemik Żarów oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Zawody rozpoczęły się występem zespołu Kids Dance z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Później przyszedł czas na podziękowania. Członkowie klubu TKKF Chemik Żarów za współpracę, zaangażowanie i wspieranie działań sportowych złożyli podziękowania na ręce burmistrza Leszka Michalaka oraz zastępcy burmistrza Przemysława Sikory. Mamy dla Pana serdeczne podziękowanie dla Pana wiceburmistrza Przemysława Sikory za wspieranie klubu TKKF Chemik Żarów za współpracę i promocję aktywności fizycznej w gminie Żarów i obecność na naszych turniejach, długie rozmowy o sporcie oraz podzielanie z nami pasji do sportu, jakim jest siatkówka. I tutaj przytoczę piękny cytat. Sport pozwala pokazać wielu osobom piękną stronę życia. Dziękujemy, brawo. Wielkie brawa, panie wiceburmistrzu. Teraz dla pana burmistrza przeczyta Daria. Za wspieranie klubu TKKF Chemik Żarów przez wszystkie lata, za współpracę i promocję aktywności fizycznej w gminie Żarów i obecność na naszych turniejach, długie rozmowy o sporcie oraz podzielenie z nami pasji do sportu, jakim jest siatkówka. Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń. Eleanor Roosevelt. Serdecznie gratulujemy. Serdecznie dziękujemy. Mamy jeszcze, bardzo dziękujemy panom burmistrzom. Dziękuję wam wszystkim, którzy uczestniczycie i dzisiaj, i od wielu, wielu lat w tych naszych spotkaniach, turniejach. Niedawno Zbyszek przypomniał, że tak naprawdę 34 lata temu, gdybyśmy się troszkę cofnęli w czasie, razem stalibyśmy obok was. Bo bawiliśmy się w siatkówkę w TKKF-ie, bo to jest zabawa, to jest sport, to jest przyjemność. To są rozgrywki, ale przede wszystkim wspaniale spędzany czas. Za to wszystko chcę bardzo serdecznie podziękować dzisiejszym władzom klubu, którzy pięknie prowadzą, wspaniale kontynuują tę pracę rozpoczętą przed wielu, wielu laty. A dobrze wiemy, że korzystać z czyjejś pracy jest łatwo. Natomiast zaszczepić tę chęć do organizowania, do pracy dla innych, to nie tylko wysiłek, nie tylko wielka radość, ale zawsze wielkie wyzwanie. Jacku i Irku, bardzo wam za to dziękuję. W rywalizacji sportowej udział wzięło 10 zespołów. Chemik Żarów już jest po dwóch turniejach. W lutym wygraliśmy turniej w Radwanicach Wrocławskich. Był to bardzo ciężki turniej. Tydzień temu zajęliśmy trzecie miejsce w Świebodzicach. Także drużyna się rozwija, drużyna gra bardzo dobrze. Po zaciętej walce tytuł mistrzowski przypadł powiatowi świdnickiemu, a najlepszym zawodnikiem turnieju został Bartłomiej Paliwoda.
Gratulacje dla organizatorów turnieju i wszystkich zawodników. Szczegółowe wyniki turnieju znajdują się na Facebooku TKKF Chemik Żarów.